Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanik. tu Piotr z tej strony. Jak widzieliście ostatnio, ukazał się pierwszy filmik z y, serii Sezon na BESCE, będą następne. Chodzi o to, żeby zabezpieczać swoje środki już jak mamy zyski gdzieś tam w stablecoiny. Ewentualnie, jeżeli ktoś już y, ma na tyle fajnych zysków i chce już wypłacać, to niech wypłaca po prostu jak ma zyski gdzieś tam y, do fiatów. Ale na przykład osoby, które chcą dalej zarabiać podczas na przykład BES-y yy, i odbierać swoje zyski w postaci właśnie stablecoinów i wrzucać, żeby one zarabiały, to także dzisiaj będzie Anchor Protocol. Potem jeszcze pod koniec coś wam o AirDropach powiem, także zostańcie do końca i zajmiemy się Anchor Protocol. Jest to na Terra ter, ter, Luna, czyli teraz Station, potrzebujemy sobie portfelik ściągnąć. Gdzie, gdzie, jak mam, go? tutaj Anhol Protocol, i tutaj mamy tak Dashboard my, my Page, Earn, Borrow, Bond i Cover. Zajmiemy się Earn, czyli po prostu UST, Jak wrzucić, tutaj działa na 19%. 19.45% w skali roku na obecny moment. Obecnie mam tu 237, właśnie dolarów, które uzyskałem właśnie na, za, za stacking po prostu. To, co mi wystakuje, sobie przerzucam na razie tutaj. Będą następne filmiki, na przykład przerzucimy, yy, pokażę wam jak przerzucić sobie na przykład na krypto.com yy, i tam wrzucić sobie w interest na przykład usdc To też będzie odcinek, będzie o cycjuszu kiedyś, jak znów mi się nazbiera jakaś pula żeby wrzucić, no chyba że będzie szybciej i niektóre coiny wystrzelą i będę się po prostu do stablecoinów jak to można powiedzieć wycofywał z nich to będą może szybciej te filmiki. Na razie to, co z zysków wrzucam tutaj. Także jedziemy z tematem. Tak mówiłem, teraz station trzeba mieć portfel. Automatycznie, jeżeli wejdziecie w tą stronę Angel Protokół, wyświetli Wam się połącz portfel. Klikacie połącz, on się Wam połączy. Troszkę terry potrzebujecie na tym portfelu. I a tak to właśnie USD. Użyję do tego pomostów, które są na rango exchange yy, i bo jest tu wiele pomostów, no, najlepiej mi się teraz z tego korzysta, powiem wam portfel też tu trzeba połączyć sobie z, z, paromami, z paroma portfelami, jakimi są dostępne, Kepler, Terra Station, yy, co tu mamy jeszcze MetaMask i jeszcze jest tam chyba parę portfeli, ale te co używam najczęściej to właśnie te trzy i MetaMask na sieci BNB Binance i na sieci Ethereum, i chyba jeszcze Phantom tutaj jest, dobra, także przechodzimy. A jeszcze jest Steve Chain, Osmosis, Avax, Oders, Oders czyli nie wiem, nie wiem, jakie dojdą jeszcze w przyszłości Harmony, Ethereum, Terra, Polygon i Binance. Maciej, Polygon to też z Metamaska, ale nam chodzi teraz o Osmo. Na Osmosis mam te środki UST, mam na Osmosis, rzucę sobie 70. 70 ten tu już jakiś widać, że jakiś fiber jest podróżony, ale nie na atom, tylko idziemy na terwę. I teraz yy, klikam swap, i ja chcę na Terra Station. Nie chcę, żeby to na kepler, na a czy na portfel cap mi się pojawiło, tylko na tutaj na tym, na terastation i teraz czekamy czy transakcja przejdzie Poza tym wiadomo, jeżeli mamy zyski, te zyski mogą nam dalej zarabiać w stablecoinach, gdy właśnie będą spadki czy coś Możemy później tego użyć do odkupienia po prostu taniej sobie kryptowalut, o pojawia mi się już kepl żeby potwierdzić Weźmiemy średnią transakcję APROW. I tu już chyba poleci. Trzeba chwilkę poczekać. W międzyczasie to się kręci. Congratulation już tutaj idzie. Ale jeszcze jak depozyt zrobię. Jeszcze nie widzę, nie widzę tutaj depozytu Max Dobra, czekamy yy, Gdzie ja tu byłem? Yy, Rango Exchange, tu idzie I możemy zobaczyć sobie detalcy. Pokażę nam Nie chcę jakoś nam tych detalców pokazać Dobra, z ten grunt Grunt, żeby przeszło Teraz wejdziemy z powrotem na Anchor protokół, deposit, jest 70 się pojawiło, max ale nie chcemy maxa, tutaj damy, y, trochę muszę zostawić, Dam tu 60, y, 69 dolarów UST, wiadomo po drodze są jakieś transakcje, tu też ty fi tyle potrąci, ale proces i teraz otwiera mi się terra station, się y, konfiguracja password muszę sobie jeszcze password wpisać i już potwierdzony password ten complete i teraz już mam tutaj 306 i teraz jak mi to 306 będzie wypracowywać Dziennie yy, dzień jest 0.16 tam centów tygodniowo dolar z czym miesięcznie 5 dolarów a rocznie 60 już dolarów Także co to, to sobie pracuje tu docelowo będę dorzucał więcej tak jak mówiłem będą jeszcze inne filmiki jak na cryptocom sobie stablecoiny wrzucać i na celsjusza poza tym jeszcze będzie można pulę płynności sobie dodać na przykład na Pancake'u jakoś Stablecoin ze stablecoinem. Także też będzie filmik zrobiony. I tamte filmik jeden robił na telefonie. Pokażę Wam, jak na telefonie sobie to zrobić. Podobnie w sumie jest też na tym, tylko że mamy większy ekran na komputerze. Także nie jest to trudne. Możemy też ubezpieczyć swoje piążki, jeżeli mamy dużo. I Angel protokół dość prosty jest. Można też jeszcze pożyczać. Pieniądze i też zarabiać, też, też inaczej dodać, dodać jakieś płynności: mintować, spalać i w ogóle. Także jest wiele możliwości na tym ancho-protokół, ale ja, ja tu w szczególności, tak jak mówię, będę sobie pomnażał stable, coiny. Teraz przejdźmy do tych właśnie informacji, co dla Was przygotowałem. Aha, Fundacja 1 Inch Czarny Piątek ogłasza, niebawem rusza, że podczas tygodnia Czarnego Piątku uczestniczy zdobędą 500 tysięcy tokenów 1 Inch. I to jest tak, że za transakcje to będą od 22 do 26. I za transakcje na Ethereum. Szkoda, że nie dali nam baj na smaczenie albo na poligonie. Może coś jeszcze dodadzą, nie wiem. I 000, 500 tysięcy tokenów zostanie rozdzielony wśród użytkowników dokonujących co najmniej jedynej wymiany za pomocą łańcucha między 22 a 26 listopada. Zwroty będą miały formę 5 tysięcy kuponów o wartości 100 inchów każdy w kropi Merkle na Ethereum czyli to trzeba robić na Ethereum. Odbiorcy kuponów zostaną wybrani losowo. Nie wiem, nie napisali czy tylko na Ethereum. Tutaj yy, czy te transakcje też będą brały udział. Czy tylko odbiór tokenów na Ethereum, a transakcje, na przykład, jeżeli będziemy dokonywać na na smarczenie, czy na przykład na poligonie, czy biorą udział w tym. Ale nic ewentualnie będzie można skorzystać, spróbować. A, i jeszcze, jeszcze co ważne. Użytkownicy, którzy stejkują, nie, nie brani są pod uwagę tej stejkujące. Trzeba po prostu oddzielnie sobie ten transakcję tam y, porobić. Także tyle z tym. Temacie, później Astrodrop. Czyli słyszeliście na pewno na Terra Astroport y, Astro powstaje. I taki astro będzie, i jak będzie można te astro uzyskać, rzut astro dla aktywnych użytkowników te fi yy, I blokada astro um umożliwiająca migrację płynności z słab do astroportu I później blokada astro w zamian za przekazanie tokenów astro lub ust do puli astro i ust Czyli to dopiero będą, będą te trzy możliwości zdobycia, właśnie airdropa. Jak ten astroport ruszy, a tutaj, właśnie, już na blogu jest o, Nie, tu, 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 tu. Fundacja, rozpoczynamy. Aha, tutaj jest właśnie opisane na ich tym medium, na blogu, jak to, jak to wszystko po kolei, kiedy rusza. Bo to już 6 i 6 december. Log drop się rozpoczyna. Czyli już wtedy, już można lokować swoje. Astro lub UST ja Wam rzucę link. Będzie to po angielsku, ale wiadomo, kliknięcie, przyknięcie myszką przetłumacz na język polski i macie, sobie poczytacie I także od 1 do 5 dni będzie właśnie lokowanie tych swoich kry, kryptowalut, znaczy od 1 do 5 dni depozyt. Depozytować się będzie, później właśnie będzie to jakoś przez 7 dni to będzie to jakby. Tam Zamrożone, nie będzie można wycofać, i później to rusza. I tu jest całe opisane, że 13 grusza to, to rusza, że nie będzie można wy, wy, tego wyciągać y, tych konów, bo to zamrozimy. I to dopiero dostaniemy pod koniec fazy. 20, a pod koniec fazy 20 grudnia wystartuje. I gdzieś tutaj było opisane, że a widzicie, tu mi coś znikło że na 3 miesiące to jest blokada, także mm, trzeba przemyśleć, jeżeli bym miał się pchać na to, jeżeli powiedzmy powiedzmy ta hossa potrwa długo, no to by było spoko. Jeżeli ta hossa potrwa jeszcze tam powiedzmy teraz mamy na przykład yy, Zjazdy w dół, ale jakby jeszcze hosta na przykład potrwała, tam z miesiąc czy coś takiego, to możemy, jeżeli zamrożimy w czymś innym, możemy być trochę do, do tyłu. Licząc na tego dropa, ale jakbyśmy zamrozili w sumie tylko w stablecoinach, to, to by nie było źle. Także trzeba sobie, każdy musi sobie przemyśleć, czy mu się na tyle opłaca tego z tej dropa zrobić tutaj. W każdym razie, jak Astro to dopiero w grudniu trzeba będzie przypilnować tematu, bo może być coś ciekawego. Tak. A usteki proces D 21 dni. Ale nagrody chyba to jakoś, jak tutaj czytałem, będą po trzech miesiącach. Przetłumacz na język yy, polski. Jeżeli po, postawiłeś Lunę, którą planujesz połączyć z AstroPol, powinieneś jak najszybciej rozpocząć 21-dniowy proces rozstawiania, aby móc wziąć udział w blokadzie, gdzie miało wpływ na kwalifikacje do nadchodzących rzutów Astro, ponieważ wszystkie są one oparte na aktywności historycznej, czyli trzeba będzie być aktywnym historycznie na tym Astroporcie, żeby właśnie te, te dropy zgarniać. Tak, tokenów Astro nie można wypłacić, dopóki nie zostaną odblokowane w ciągu 3 miesięcy. Także te, które uzyskamy, tokeny Astro w dropie, 3 miesiące będą zamrożone. I tutaj wszystkie tokeny Astro, które, są, które nie zostały przypisane do puli Bootstrapping Astro i UST będą dostępne dla użytkowników w całej galaktyce. Będą oni mogli zacząć używać Astroport do wymiany tokenów, tworzenia puli i zapewniać płynność. Także tak jak tutaj jeszcze tu, to było tak Astroport, gdzie ja to miałem? Trzy rodzaje właśnie zrzutów także no trzeba to sobie ten temat przypilnować yy, i może coś z tego uzyskamy astro i ust do puli astro i ust Blokada astro w zamian astro i lub ust no nic będziemy pilnować zobaczymy co, co z tego będzie także z tyle tutaj, tutaj ten anchor protokół już pracuje to niech chce pracuje. Widzicie, teraz jest 306. Zawsze znaczy będzie następny filmik o tym, jaki wyniki. To już będzie pewno dorzucone o wiele więcej tutaj. Także ja tu buduję sobie na CryptoCom ostatnio. pokazałem też już, też, już tam już jest ponad 400 y, funtów. Y, coś już się już zacząłem wychodzić też pomału na pancake'u i tam sobie pulę płynności buduję też w stablecoinach. Także po kolei będziemy działać. Także dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!